Dzień dobry, Night City! Witam was, Nexus Live! Ja jestem Nexuro, to jest, moi drodzy, Cyberpunk 2077, aktualizacja 2.0. Wracam do gry, generalnie w poniedziałek chyba, czy tam 25 bodajże? Boże, ale głośno jest chyba, nie? Nowy dodatek, ten Wings of Liberty, kurde, czy tam Liberty, coś tam, kurde. We wtorek jest, moi drodzy, a to, moi drodzy, mamy już tutaj Cyberpunka w wersji 2.0. Dużo się pozmieniało i jakby tych zmian jest całkiem sporo. Przede wszystkim tych zmian jest całkiem sporo, jeśli chodzi o interfejs, nie? Szczepy, zobaczcie, zostały zmienione w ogóle menu szczepów. Macie teraz mechanikę cyberpsychozy, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest chyba... Czekajcie, bo tu w ogóle wyłączę czat, sorry, ale na razie nie jesteście mi tu potrzebni. Ale macie tutaj tą cyberpsychozę, nie? Czyli limit kosztów szczepów jakiś tutaj. Tu macie ochronę. Te szczepy zostały pozmieniane na zasadzie, jak one działają. W ekwipunku bronie zostały totalnie pozmieniane na zasadzie, że te bronie mają trochę inaczej przeskalowane swoje statystyki. W postaci zostały totalnie przebudowane drzewko talentów, nie? Macie zdolności techniczne. Teraz te drzewka wyglądają w ten sposób, że macie jakieś takie główne moce i dookoła nich jakieś takie pomniejsze rzeczy. Można robić naprawdę szalone totalnie buildy. I tutaj macie jakiś refleks, nie? Że tutaj patrzcie, ciągły ogień, nie? Czyli poziom pierwszy. Zużywamy, to jest minus 10 wytrzymałości w trakcie strzelania z karabinów szturmowych, plus 30% szybkości przeładowania broni. Te perki teraz są o wiele bardziej aktywne, jest o wiele więcej aktywnych umiejętności, mniej jest takich rzeczy na zasadzie plus 5 do obrażeń czegoś tam, nie? Oczywiście takie są, ale w większości zostało to mocno przebudowane, więc jest naprawdę, naprawdę super. I ja jeszcze tutaj totalnie nie ogarnąłem tutaj wszystkiego. O, ważną rzeczą też jest to, że w końcu nasz ubiór, moi drodzy, nie ma statystyk. W większości przedmioty nie mają na sobie żadnych statystyk, chociaż niektóre mają. Zobaczcie, plus 7% skrócenie czasu wgrywania haków, nie? Ale w większości jest tak, że te ubrania możecie nosić sobie jakie chcecie. I teraz generalnie zostało to przerzucone do nowego systemu. Ten nowy system polega na tym, że możecie upgrade'ować w szczepy. Czyli macie jakiś tam szczep i ten szczep możecie sobie tam upgrade'ować w jakiś tam sposób. Zresztą jest związany z tym quest, nie? Słaba zmiana. Znaczy, powiem wam tak. Macie jakieś tam różnego rodzaju strzelanie z samochodów, jakieś... No dużo jest tak naprawdę rzeczy. System policji został zmieniony. Oho, pały się tutaj patrzą. Policja teraz jest o wiele bardziej aktywna tutaj, że tak to powiem. Więc te pościgi policyjne są teraz no, nieco bardziej intensywne. A czy to jakiś policjanta, patrzcie. Uwaga! Myślisz, że to są żarty? Co? Nie tak. O, oh, shit! Jezu Chryste! Let's go! Policja! Boom! Strzał w głowę! Boom! Let's go! I teraz patrzcie, jak to z policjantami wygląda. Strzał w głowę. W ogóle zmieni system broni, nie? Uciekaj! Gdzie? Ja nie będę uciekał, ja tutaj kurde wszystkich policjantów, patrzcie, robię jak chcę. Oni ponerfili w ogóle tutaj obrażenia w ogóle w niektórych rzeczach. I patrzcie, policjanci tutaj, kurde, policja wyskakuje. Aaaa, kurde, i ten... Oh, shit! O, kurde. Oh my god. Dobra, i teraz walki z policją są nieco, kurde, mocniejsze. Holy shit. Został zmieniony system używania naszych tych, wiecie, używek. W lewym dolnym rogu możecie zobaczyć, że granaty i znaczy te inhalatory leczenia, one nie są przedmiotami zużywalnymi, tylko one są na zasadzie takiej, że one mają cooldown swój, nie? Czyli masz na przykład dwa użycia jakieś tam ten. Masz dwa użycia na przykład tego inhalatora i później już nie możecie, nie? Czyli macie bardziej taktyczne granie. Zobaczcie, że to jest na zasadzie takich trochę regenerujących się estusów, nie? Więc trochę tak jest. Powiem wam tak, jedna rzecz na pewno jest taka, dalej. Oho, fajnie. Że jak w zasadzie, jak wejdziesz sobie gdzieś tutaj na tego, jak wejdziesz sobie... Nie, przypał. Oh my god! Ta policja teraz ma niezłego cela, ale jak wejdziecie gdzieś na jakąś wysoką pozycję, to później... Masakra. To później generalnie policja was nie goni, nie? Jak wejdziecie sobie gdzieś na jakiś dach, to tu już was nie złapią, nie? Ale na ostatnim poziomie w ogóle tam chyba max tak później was goni. Czemu nie mogę tu wskoczyć? No, co jest do wuja wafla, ty? Ten kurde jakimś niewydarzonym ninjom. Ty, nie da się na to wskoczyć? Co jest? Dobra. Max tak dodali, czyli jako ten, nie?
Pod mostem też można się schować czasem. No, ale generalnie tutaj się schowacie pod jak, na jakiejś górze, to jest w miarę w porządku, nie? Dobra, ja tu w ogóle tą snajperę wcześniej nie mogłem nosić, bo ta snajperka miała to do siebie, że ona potrzebowała siły. A teraz generalnie, no przebudowali dosyć mocno ten system. W ogóle lepiej się gra, ludzie mówią, że gdyby ta gra wyszła w takim stanie jak jest teraz, no to zupełnie inny odbiór byłby, nie? Jeżeli pierdacy mają ten sam asortyment, nie musisz biegać po całym mieście, żeby znaleźć to, co cię interesuje, to jest całkiem ciekawe, nie? Dawaj 5 gwiazdek? Nie. Ciekawe, czy mogę robić fast travela w międzyczasie. Usprawnili chyba system kupowania przedmiotów i tak dalej. Dziennik też się zmienił i teraz ten dziennik jest o wiele fajniejszy. Macie wszystkie zadania, tu macie jakieś kontakty poboczne. Okej, okay. Znaczy wcześniej fajnie było to podzielone na misje główne. Tu macie Takemura. A teraz widzę nowa jakość. Każdy Reaper Dog jest w stanie zrobić inną robotę. Otwórz mapę. Dobra, na przykład bym chciał, żeby tu mnie pokazało. I co, będzie mi pokazywać teraz tego questa, czy nie? Jezus, kurde. Miało być fajnie. Nowa jakość. Czyli każdy Reaper Dog jest w stanie teraz... Dobra. Mam trochę tutaj mam tych, że tak to powiem, zadań. Znaczy, wcześniej chyba było to fajnie podzielone, mam wrażenie. Że były zadania podzielone na to i na to. Czy oglądałem Edge Runners? Nie, ale jakby przeczytałem książkę, która nazywa się Bez Przypadku. To jest nowa książka wydana w Cyberpunku. To jest o Cyberpunku, że tak to powiem. Czekaj, gdzie jest mój Reaper Dog? On gdzieś tutaj powinien być. Czerwony wiersz, badań, co jakoś wiadomo. Nie pamiętam, gdzie była ta nasza chata, ale gdzieś tutaj ten Reaper Dog. Regina Jones. Miałeś jedno zadanie. Okej, okay. Uwaga, mamy disengage'a chyba, tak mi się wydaje. Dali masę itemów, w ogóle system craftingu oni też pozmieniali. I teraz jakby crafting już nie ma talentów crafterskich, tylko wytwarzanie jest jakby bazowe jakby dla wszystkich postaci, nie? I tam recepturę jakieś zdobywasz i tak dalej, więc tak długo jak masz materiały, to możesz sobie po prostu craftować co chcesz, nie? Więc ja miałem build pod crafting, ale teraz już nie mam builda pod crafting, nie? Bo mi zrestartowali wszystko, nie? Biała ikonka to Reaper Dog. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Biała ikonka to Reaper Dog. Tu będzie Reaper Dog. O właśnie, to jest to, co ja będę chciał iść do niego tutaj, nie? Max taki z Easy Degamonie. Przez barierę nie przechodzą. Bliżej miałem. A tu jest jakby jakiś Reaper Dog, no. Czekaj, jak mam ty. Czemu mnie nie chce prowadzić tam, kurde? Boże, śledź trasę. Ale głupie, że nie mogę. Dobra, nie mam jakiś punkt tutaj. Dziwnym. Zmiana stanowiska, bo coś inaczej wygląda. Tak. Zmieniłem trochę mniej więcej pozycję. Dobra, niech mnie policja przestanie gonić. Let's go, udało się, dobra. Let's go, biegniemy 120 metrów. Oha, dobre tekstury, zobaczcie. Zajebiste tekstury. Oh my god, połamałem sobie nogi prawie, wszystkie dwie. Świetne. Dobra. Generalnie ta książka tego Cyberpunka Bez Przypadku jest fajną książką, ale na zasadzie ona jest bardziej na zasadzie takiej, że jak, nie jest nic rewolucyjnego, tam to nie jest jakaś super wielka historia. Jest taka bardzo przyziemna i jeżeli chcecie pobyć sobie trochę więcej w tym świecie Cyberpunka, to jak najbardziej polecam wam sobie ten ogarnąć. O, czy myślałem, żeby obciąć się na krótko? Miałem już takie na krótko. Jezu. A tutaj pan z Uber Eatsa. Dobra, jest i gość. Siema, dzień dobry. Obejrzyj wszczepy. Okej. Okay. Wow, ale tu pozmieniali. Dobra, czekaj, twarz? Okej, okay. Kiroshi. Aktywuje się automatycznie za każdym razem, gdy korzystasz ze skanera i poświęcasz. Dobra, efekty aktywuje przez 60 sekund. Umożliwia też wykonanie 6-krotnego zbliżenia optycznego podczas skanowania. Ja pierdzielę. Na pewno chcesz kupić, zainstalować ten wszczep, tak? Aha, czy ja tego nie miałem wszczepu? Wydaje mi się, że wcześniej miałem. Aha, ale on mi tylko może zrobić tylko te rzeczy, tak? Mam na ręce coś tutaj. Łącze smart. To jest jego wszczepy. Pozwala na używanie modułu inteligentnego naprowadzania w broniach typu smart. Dobra. Okej, okay, zestrojenie z inteligencją. Boże, ile tutaj tych pododowali, nie? Są różne Kiroshi teraz. To jest tutorial nowy. Aha, dobra, czyli to jest po prostu takie pokazanie mi. Dobra, a i teraz mamy skórę, możemy sobie tutaj ogarnąć. Pancerz podskórny, mamy 4 limit kosztów szczepów, tak? Czyli
Limit będzie się zwiększał wraz z osiągnięciem kolejnych poziomów rozwoju postaci odblokowane. Okej. Czyli tutaj, żeby. W ogóle to jest całkiem ciekawe, bo jest ta cyberpsychoza. Ja tak zrozumiałem teraz, że cyberpsychoza bierze się z tego, że na przykład jeżeli dokonamy bardzo dużych zmian i modyfikacji w naszym ciele, to nasze ciało, jeżeli nie ma odpowiedniego czasu na adaptację, po prostu wpływa to na naszą psychikę, nie? Po prostu ciało nie jest w stanie się przyzwyczaić. Dlatego na przykład muszą być zawsze, jak są robione wszczepy i są robione jakieś różnego rodzaju, wiecie, modyfikacje w ciele, to trzeba odczekać jakiś tam czas, bo jeżeli to się robi po prostu za szybko, zbyt intensywnie, to po prostu może ci po prostu, no, bania ci po prostu ześwirować może, nie? Ty, patrzcie, ja tutaj mam normalnie, czy ja tu mogę więcej tego? Aha, bo tutaj mam pancerz podskórny, to jest zapora limfatyczna. Okej, 60 pancerza, kiedy w promieniu 6 metrów nie ma żadnych przeciwników. Okej. W czytankach są też wadliwe modele wszczepów. Ciekawe, czy przypadkiem można sobie taki zaaplikować. Oczywiście, że tak. Nawet były questy poboczne, nie? Jak ktoś sobie na przykład... pamiętam, był taki poboczny quest w Cyberpunku, że ktoś sobie jakąś wadliwą fujarkę, modyfikację fiuta tam robił. I mu tam, kurde, trzeba było go wieść, kurde, pan Odwacko, dokładnie. Zajebisty ziom. Czekaj, bo tutaj mamy, to jest to, ale to są dokładnie te same chyba rzeczy. Dobra, mamy teraz, ło kuźwa, dobra, teraz mamy pełno tego. Ale inna postać nie nasza. No, znaczy, kurczę, tutaj akurat nie wiem, nie? A tut Edge Runner w drzewku tutaj, aha, czy można po prostu sobie zwiększać. Układ krwionośny, holy shit, ile tego tutaj można tutaj powrzucać. Generacja druga, wydłuża czas, podczas naruszenia protokołu 100%, dobra. Ej, oni pozmieniali te przedmioty i one są o wiele ciekawsze teraz. Natomiast natychmiast zużywa wyekwipowany przedmiot lecący, kiedy poziom twojego zdrowia poniżej 30%. Okej, czyli taki biomonitor. O kurwa, 15 koła, co? Holy shit, nie ma mowy. Gość, co jest? Kurde, ja nie mam takich pieniędzy. Wymagane, coś tutaj jest potrzebne. Kontynuuję tego questa kryminalnego z Creepy już go skończyłem, wiesz? Skończyłem go na offstreamie. Pojebany quest, totalnie pojebany quest, ale tak fajnie pojebany, nie? Chora czołowa, tutaj jakieś mam wymagane. Na pewno też dobra, bo tu jakieś wymagania potrzebne mi są. Czyli po prostu nie mam tego ramiona. Tu mam jakieś, zobaczcie, te monostruna, ponoć bardzo dobra. Wyrzutnia rakiet, ostrza, pięści goryla. Ta monostruna ponoć jest zajebista. 12 koła, załóżmy sobie tą monostrunkę. Zobaczymy, co to będzie robić. Układ nerwowy pozwala strzelać i celować w trakcie ślizgu. I tego, 12... Strasznie drogie to, na razie nie będę tego robił, nie? Funkcjonowała aż za dobrze, no właśnie, to jest to. Okej, jakaś tu animacja widzę była. Ej, całkiem ciekawe. Masz misję z peralezami? Tak, odblokowała mi się misja z peralezami. Ale dostałem też tutaj misję, że muszę się zobaczyć w Aldecaldos, moi drodzy. Nie mów Saulowi, czy udaj się do Aldecaldos z Panam Palmer. I tak myślę, żeby zrobić to zadanie, bo boję się, że jak jego nie zrobię, to później będę miał przerąbane. W ogóle tam też było fajne motyw w tej książce z właśnie... Był tam jeden taki bohater, który był zatrudniony w firmie Byers & Sons, czyli takiej firmie, która zajmowała się deratyzacją i tak dalej. Panam Palmer, let's go, Zor. Tak jest, dokładnie. O, patrzcie, przyjmij kontrolę, ty. Ja mogę przyjąć kontrolę, ale dobra. Dobra, nie będę tutaj robił dymu, bo już mieliśmy z policją. Tu mam motocykle Jackiego. Weźmy sobie naszą bestię może, nie? Dawaj, moda na gołą Panam. Weź, stary, weź, cicho, bo... Gdzie mój samochód? A tutaj sobie stanął, zajebiście. Dobra, teraz jak tutaj można robić, żeby strzelać, kurde, z tego? Jak można strzelać? Czekaj, wyciągnięcie broni pod alt. O, patrzcie, jest strzelanie z pojazdu. Wyciągnięcie broni podczas jazdy pozwala równocześnie prowadzić i strzelać. Siedząc za kierownicą możesz używać pistoletów i pistoletów maszynowych. Dobra, aby wycofać się z walki wciśnij F. Jeśli chcesz celować ręcznie, przytrzymaj prawym. Ale przytrzymaj lewym, dobra. Aha, czyli cele będą automatycznie namierzane. Ale mogę też celować manualnie. O kurde, zajebiste. Znaczy ja mogę na przykład ze zmianą kamery? O kurde, ty, ale spoko. Co, mogę napierdzielać? Ja pierdzielę, ale jazda, kurde. Let's go. Ale jestem psychopatą. Dobra, zajebiste.
Fajna sprawa. A tu policja jest. Dobra. Gdzie mamy, moi drodzy? Schowaj broń. Czekajcie, pod F mogę schować broń. O nie, nie, wysiadłem. Kurde. Kto wziął wyłączenie broni pod F? Przecież to jest idealne, żeby się wywalić, nie? Dobra, a gdzie jest, moi drodzy, radio pod R? Pacifica Dreams, Royal Blue Radio, Night FM. Let's go! Dobra. Fabryka bryka się ze strajkami. Przekazuje fabrykę czasowo pod jurysdykcję Korpo. Korpo traktuje strajk jak terrorystów i killem. Tak, tak. Generalnie to w tej grze, znaczy w tym uniwersum, przejebane jest to, że policja generalnie jest mało szanowana, że tak to powiem. Znaczy, nie żeby policja, wiesz, była jakoś super szanowana, ale na zasadzie policja tutaj oczywiście zajmuje się gdzieś tam jakimś porządkiem, nie? Natomiast generalnie policja i ich jurysdykcja względem na przykład korporacji i innych takich, no jest niewielka, nie? Bardzo często zdarza się tak, że po prostu na zwyczajnym świecie, jeżeli jest jakaś sprawa, która dotyczy jakoś tam w jakiś sposób korpo i korposi chcą się zaangażować, albo jakiś militech i tak dalej, no to po prostu ci policjanci są oddelegowywani, nie? Po prostu korporacje, Jezu, jak to miasto wygląda, nie? Ja pierdzielę, no ja nie jestem w stanie się, kurde, przestać zachwycać tym, jak po prostu ten świat został tutaj zrobiony, nie? Więc policja generalnie to są takie, kurde, bym powiedział, takie patałachy, nie? Jak przyjdzie militech i powie, że przyjmuje sprawę, no to elo, nie? Korpo ma autonomię, dokładnie, to jest to. Na terenie, którym w posiadaniu korpo państwa, ten... Tak, 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 dokładnie, więc generalnie policja, generalnie to jest tak, że... No... Jest trochę poniewierana, nie? W takich mniejszych sprawach spoko, nie? Ale jeżeli korpo będą coś chcieli, to korposi sobie to załatwią, nie? Jedziemy, moi drodzy, do Aldecaldos, nie? W końcu mapa się oddala. Stary, generalnie teraz widzę, że jest parę ustawień kamery tak swoją drogą, jakąś taką oddaloną i tak dalej. Spoko, spoko sprawa. No, teraz ten świat w 2.0 wygląda nieco lepiej, nie? A jeszcze jak mamy walkę, kurde, z tego, z pojazdu, to jest spoko, nie? Growl FM. Czekaj, ja... O, nie, czekaj, bo to... Uff! Holy shit, czekaj... O, nie! Jeez! Przejechałem jakiegoś człowieka. Przepraszam, przepraszam! A gdzie jest radio? Dawajcie. Ratatatatatatatata. Pacific Dreams. Czy dobrze słychać gierkę, czat? Jezu... Ta mapa, kurde, nie mogę, nie? Jezu, ajaja, nie. Najgorzej. Oposi, oposi, dobra, zmieniamy to. O, ale nuta. Ratatatatatata. Te fabułę lecę, tak jest, moi drodzy, fabułkę lecę. Generalnie miałem plan, żeby skończyć tą gierkę przed wyjściem nowego dodatku, ale generalnie jestem na etapie takim. Jestem na etapie fabuły takiej, że generalnie mogę zrobić już dodatek, nie? Więc jak wyjdzie dodatek, to będę mógł go zrobić. I dodatek w ogóle ponoć ma mieć wpływ na fabułę, nie? Więc akurat to też jest takie spoko. Let's go, lecimy. Dziękuję bardzo, kochanie. Dziękuję, kochanie. Majtka przywiozła mi tutaj jedzonko. Dobra, wyjeżdżamy, moi drodzy, poza teren Night City. I wjeżdżamy sobie, moi drodzy, nigdzie indziej jak na Badlandsy. Kurde, ale się zmienia ten krajobraz nagle, nie? Badlandsy, kurde, giga chad. Tak, robię zadanie z panem, moi drodzy, generalnie... Oh my god! Generalnie boję się, że jak nie zrobię tego zadania na czas, to ono mi przepadnie, więc... GTA przyszłości. Świetnie to wygląda, te tereny tutaj dookoła, no. Ale powiem, przyznam szczerze, kurde... Naprawdę ten cyberpunk robi robotę. Zwłaszcza mówię lorowo, teraz po przeczytaniu tej książki super jest, nie? Wciąż to teren Night City, ale nie zagospodarowany. Tak jest, zresztą jakby tutaj cała ta jurysdykcja, wiecie, latanie tymi AV-kami, te tereny, kurde, gdzieś tutaj ten, no, to są... To jest to. Dobra, tutaj z pana musimy porozmawiać, ona generalnie wróciła do tej swojej rodziny, tych Aldecaldos. Natomiast coś tam się ponoć dzieje z nią, więc jedziemy jej pomóc, bo wiecie, my jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, nie? Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, a jak dobrze wiecie, przyjaciele sobie pomagają, co nie, czat? Holy shit! Dobrze, że wziąłem to auto, nie?
idealne. Ale mam wrażenie, że oni trochę zmienili fizykę pojazdów? Mam wrażenie, że teraz lepsza jest fizyka pojazdów trochę, takie mam wrażenie. Znaczy dalej jest taka drewniana, ale... No. Zmienili chyba, nie? Takie odnoszę wrażenie, tak jak teraz jest, nie? Dobra, let's go. Udaj się do obozu Aldecaldos. Siema wszystkim, dzień dobry. Witam wszystkich, witam nomadów. Let's go, ognicho kurde, ale tu na nocy musiało być zajebiście. Chłopce pogrywa na gitarce, dawaj. Dawaj, dawaj. Jestem korposzczurem, tak. Zmień na noc. Dawaj, graj. Fajny motion capture zrobili, nie? Zajebisty. Nie, reszta ma zostać w obozie. Patrole Listen. Co pół godziny raportowane bezpośrednio. Jesteś. Co on tu robi? Zabroniłem ci kombinować z transportem Militechu, więc zadzwoniłaś po V? Żeby zrobić to i tak za moimi plecami? Aha. Let's go. I dlatego poprosiłam V, żeby tu paradował przed tobą. Serio myślisz, że panom da się czegoś zabronić? Bo z mojego doświadczenia wynika, że to nie ma sensu. To prawda. I tak zrobi co chce. Nie, jeśli planuje zostać w tej rodzinie. Ale no kurwa, Sol! Serio pozwolisz, żeby Bazylisk dosłownie przeszedł nam koło nosa? Tak. Ale taka szansa... Szansa na co? Żeby spieprzyć tę robotę, dla której tu jesteś? Sporo się pozmieniało, kiedy mnie nie było. XD. Nie, właśnie wszystko zostaje po staremu. Ludzie z biotechniki będą tu za godzinę. Postarajcie się niczego nie spieprzyć do tego czasu. Coś czuję, że Panam ma swój plan. Nie no, kurwa, nie wierzę. Poszedł malować trawę na zielono. Tak jest. Jak za Bieruta. Myślałem, że ta robota dla biotechniki nie wypaliła. Za Stalina. Sol uparł się, że to dokończy. Chciał udowodnić, że Aldecaldos dotrzymują słowa. Ochrona upraw, kurwa, nikogo to nie interesuje. A Sol udowodni tyle, że można się po nas przespacerować, a potem i tak będziemy biegać dla korpów. O co chodzi z tym basiliskiem? Opancerzony transportowiec Militechu Grad z 2060. Holy shit. Chcą go opchnąć jakiemuś śmiesznemu małemu krajkowi, gdzie to będzie cud techniki. 17 lat. Konwój Militechu pojedzie 101, czyli tuż obok. Żal nie skorzystać. Mhm. Ale mam vibik, bo w tej książce, bez przypadku, też było właśnie z Militechem bardzo dużo. Zgaduję, że to był twój pomysł. Skąd wiesz? Bo inaczej Sol aż tak by się nie wkurwiał. I ma rację. Gdyby Sol sam wpadł na coś takiego, nagle okazałoby się, że to świetny plan. A gówno, prawda. Sol nie jest taki małostkowy. Po prostu tchórzy. Chce grać bezpiecznie, przyczaić się dla dobra rodziny. Mhm. Czy ten basilisk jest wart konfliktu z Solem? Tak. Z takim transportowcem moglibyśmy wreszcie wrócić do gry. Rodzina jest w rozsypce. Jeśli teraz utkniemy przy zleceniu dla biotechniki, już nikt nigdy nie weźmie nas na poważnie. Okej. Czyli tak naprawdę sprowadziłaś mnie tu po to, żebym wam pomógł za plecami Sola. Cassidy, Ted, Carol i Bob już się zgodzili. Aha, no dobra. Generalnie coś czuję, że nie skończy się to dobrze, ale no wiecie jak to bywa, nie? Pamiętasz, jak prosiłaś mnie, żebym cię kopnął w dupę, kiedy znowu zaczniesz się pakować w coś głupiego? To było przed tym, jak napadłeś ze mną na obóz Rafenów. Więc chyba straciłeś swoją szansę. To było coś innego. Chciałaś uratować kogoś z rodziny. Nice. A teraz chcesz go oszukać. Jest w co kopać. Jak masz moralizować, to wypierdalaj. No wiesz co? Czemu Sol ma taki problem z tym basiliskiem? Gigafem. Boi się, że Militech nas załatwi, jeśli z nimi zadrzemy. Uważa, że bezpieczniej trzymać się z korpami. Taka biotechnika. Świetna sprawa. A wy wolelibyście? Wolelibyśmy wrócić do tego, co umiemy najlepiej. Czyli transportu i spedycji. Przemytu. Przecież mówię. Technik, logistyk, widzę dobry kierunek. Myślałem, że zaczęłaś się dogadywać z Solem. Ja też. Ale najwyraźniej to działa tylko wtedy, kiedy ktoś próbuje nas zabić. No właśnie. Uratowałaś mu życie. No, taki Asmongold, no. Serio chcesz to Drenor na głowie. Spieprzyć? To, że mu uratowałam życie, jakoś nie zmieniło tego, że mnie nie słucha. Więc chyba wracamy do punktu wyjścia.
No dobra. To jak chcecie przejąć tego bazyliska? Oh, dzięki, Vi. Jeszcze nie powiedziałem, że pomogę. No właśnie. Okej, okej. Chodźmy pogadać z resztą. Jak się chodziło? Nie pamiętam, którym guzikiem się chodziło. Którym się klikało, żeby chodzić? Nikt więcej z rodziny nie dał się przekonać do tej akcji? Innych nawet nie pytaliśmy. Za duże ryzyko, że ktoś się wysypie przed Solem. A, czyli rozjebie na komendzie. Oni rozumieją, czego możemy dokonać, mając bazyliska. Ale to klimacik, wszystko dosyć ryzykownie. Skąd? Łatwizna. To nawet nie będzie jakoś specjalnie chroniony konwój. W dodatku przyczynimy się do zaprowadzenia pokoju na świecie. Tak, tak, jeszcze czego? Po co to bydle ma trafić na jakąś durną wojenkę do krajów trzeciego świata? Tak przecież jest. My zrobimy tu z niego znacznie lepszy użytek. A nam prowadź. Znowu próbowaliście przekonać Sola? Nic z tego, co? Nie, okej, słuchajcie. Militech będzie transportować basiliska w częściach. Dwie ciężarówki. Chwila. Czy ty masz tremę? Nieźle. Pierdol się. Przyblokujemy konwój na przejeździe kolejowym, który przecina 101. Atakujemy ich od tyłu. Spierdalamy. Pytania, uwagi, wnioski? Świetnie ci poszło, słonko. Mhm. To wszystko aż za dobrze się składa. Aha. Właśnie taki sprzęt, jakiego wam trzeba i akurat przejeżdża sobie obok. To prawda. Sol też uważa, że sprawa śmierdzi na kilometr. Skąd macie informacje o tym transporcie? Karol zhakowała kanał komunikacyjny Miltechu. Wystarczy? Pana ma coś do Sola. Ale wy? Jeszcze parę lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że będziemy pracować dla korpów. Potrzebujemy sprzętu i dobrych zleceń. Sol by to zrozumiał, gdyby raczył wyjąć głowę z własnej dupy. Aha. Bunt w załodze. Czat, mieszamy się czy się nie mieszamy w to? Jak myślicie? Vi? No dobra. Wchodzę w to. Mhm. Okej, dzięki. Najpierw musimy pojechać na stację kolejową. Tam stoi lokomotywa, której użyjemy, żeby zablokować przejazd. Jedziesz z nami czy widzimy się na miejscu? Pojadę z wami. Jadę z wami. No i zajebiście. Zbieramy się. Bardzo mi się podobałem w tej grze, że te dialogi są bardzo luźne, nie? Na zasadzie one są naturalne. W zasadzie jakbym ale był w takim... ci głos drżał. A, trochę było. Nieprawda. No przyznaj się. Spociły się rączki. Wal się. Dupcia też się spociła. Ale dobra. Nie zostawiłaś żadnych śladów. Bardzo naturalnie brzmią te... Nie dowie się o włamie. Czy ty mnie próbujesz obrazić, Bobby? Okej. Zapomnij. Bobby! Kurda, te samochody i ta fizyka tutaj czasami. Można się podjebać? Naprawdę można było pójść i ją na komendzie się rozwalić? Yeah, kreolski, let's go! Jedziemy. Let's go! Nikt nie zauważy, że znikacie z obozu? Sol i tak nie chce nas tam widzieć. Chcę zrobić dobre drugie wrażenie na korpach z biotechniki. A wasze skwaszone miny mu raczej nie pomogą. No właśnie. Co z Rafenami? Spodziewacie się jakichś problemów? Sol się spodziewa. Obstawił cały obóz. Dziwisz mu się? Dziwię się, że ciągle leczy objawy, a nie przyczyny. Nie brakuje ci trochę życia w Night City? Może czasami. Brakuje mi tego wrażenia nowego początku, wolności. Ale też pamiętam pustkę. Kiedy okazuje się, że to wszystko traci znaczenie, kiedy jesteś sama. Też musiałem się w pewnym momencie przestawić. Ale ja nie byłem całkiem sam. Miałeś kogoś? Przyjaciela. Miał na imię Jackie. O nie, F. Polubiłabyś go. Jackie Wells. Zapamiętam. Jackie, my man, kurde, F, straszna. Sludge, chat, sludge. Kurde, to jest fajnie napisana postać, że idzie... Szło tego wielkoluda polubić, nie? W zasadzie, że to była krótko epizodyczna postać, ale... No i jesteśmy. To było fajnie zrobiona postać i czułeś tą sympatię jakąś, nie?
Ale zajebiste te, kurde, są te pełzacze tutaj. Zajebiste, ten tutaj. O, jeśli tak ci się podoba, może nam to wystarczy. A Ural z kombinat. Damy sobie spokój. Z Uralu, zobaczcie. Moglibyśmy sobie jeździć do 101 i z powrotem. Dla Sola to by było zupełnie okej. Gotowi? To co? Okej. Konwój Militechu będzie jechał z Night City do bazy, gdzie mają ustawione spotkanie z kupcem. My przetniemy jego trasę na przejeździe kolejowym. To jest patch 2.0. Musimy tylko ruszyć z miejsca to cacko i zablokować im drogę. Wi, jakieś pytania? Ach, w zasadzie to... Jak chcecie uruchomić lokomotywę? No właśnie. To stary tech, więc Karol będzie musiała zhakować go bezpośrednio. Potem będę potrzebowała autoryzacji z wieży kontrolnej, żebyśmy w ogóle mogli ruszyć z miejsca. Dla mnie ta wieża też wygląda na nieczynną. My się tym zajmiemy. A ty i panam załatwcie kod autoryzacji. Okej, no to do roboty. Let's go, lecimy, kurczę. Misja na czołgi snajper i spierdol tego. Dzięki wielkie za spoiler, gnoju. Ale super. Let's go. O, mam zdolności techniczne. A, widzisz, się gra się ma. O, coś tu mamy. Tak się rozejrzyjmy. Szybko ci poszło. Granat i MP. Można sobie dobierać tutaj rzeczywiście te granaty i tak dalej. Eurodolki, 600 eurodolków. Zajebiście dużo tego tutaj jest. A musimy wejść chyba do góry, tak mi się wydaje. Nowy DLSS sobie panku bardzo dużo daje. No właśnie, czekajcie, nowy DLSS, chwila, moment. Rozgrywka, grafika, rozumiem, że co to jest? To jest ten DLSS? Jakość obrazu mam to włączyć? Czy generowanie klatek DLSS to? Nie. Fidelity wyłączone. Dynamiczne skalowanie rozdzielczości. Aha, bo to będzie to, albo mogę wziąć DLSS automatyczny, albo tutaj, tak? Masz kartę. Aha, bo ja muszę mieć kartę. A, widzisz, dobra, w dupie. Chcesz potwierdzić zmiany? Anuluj. Nie, czekaj, DLA. Nie, co ja robię? Jakość obrazu zastosuj. Sorry, ale ja jestem biedakiem, okej. Okay. Ja nie mam tak zajebistych kart graficznych. No to schody. No to dupa. Nie dla psa, dla pana to. Nie dla śmiecia. No niestety, moi drodzy. Poświecić wam? Dzięki. Dobra robota. Dobra, co mnie tak spowalnia, kurde? Co tam, biedaku? Dobra, kto z was ma kartę 4000 serię? Co? Cwaniaki. Zaraz zobaczymy. Ja się też mogę pośmiać. Coś tutaj możemy sobie zobaczyć. Łyżka do opon. Zajebiście, łycha do opon. To jest coś, co potrzebowałem. Węzłowe. Tacy węzłowe. Dawidek by wiedział coś o tym. Euro, dolary? Jakaś inflacja była, czy co? Zaczynała 1000 nowych podróży. Może raczej pełna nadziei. Dobra. Otwieramy. Oho. Włazimy jeszcze wyżej. 1080, 4080 śmiga. Jeszcze czego? 480, weźcie sobie nawet jaj nie róbcie. Bierzmy się do roboty. A to tam było na dole. Chwila, moment, stop, czekaj pana. Wejdź na wieżę kontrolną. Karol! Czego mamy szukać? Kart perforowanych! Jezu, jakich? Kart? Perforowane karty? Kartki z dziurkami, okej? Jezu! Kartki pomożesz z dziurkami. Mi szukać? Jezu! To są lata 70. kartki perforowane, perkele. Nie ma. Dobra. To nie tutaj, tu jakieś mogą być. GTX 1050? O, sadgę. Suszone mięso zebraliśmy. Nic. Nic. Ha, proszę, proszę. O! Nice. Gdzieś kłótnie, że Starfield jest lepszy? No, tak. Wi, rozejrzyj się porządnie. Jest. Dobra robota! Czemu krzyczysz na mnie? Mamy kartę! Co dalej? Musicie ją wprowadzić do czytnika. Uważaj, no, uważaj, bo spadniesz. Włożyć kartę do czytnika, okej. Kurde, trzeba uważać, bo ona jeszcze wypadnie. Okej. Weźmy lokomotywę. Jedzie, patrzcie. Let's go, jedzie, patrzcie. Fajna zabawka. Zajebiste, Ural kombinat.
chciałam chwilę z tobą pogadać. Oho! Stań przy oknie. Tęskniłem za tobą. Tęskniłem za tobą. To znaczy... Czekaj. Nigdy nie rozmawialiśmy w taki sposób. Możemy teraz zacząć. Nie musimy, jeśli nie chcesz. Nie musimy, jeśli nie chcesz. To nie tak. W zasadzie też chciałam o tym pogadać, tylko... Nie tak otwarcie. Boże, mam nadzieję, że tego nie spierdolę. Planowałam trochę pokluczyć, wybadać cię, a potem wycofać się, zanim przyjdzie moja kolej, żeby się odsłonić. Świetny plan. Co poszło nie tak? Wygląda na to, że mnie przejrzałeś. Oho. Wcale nie wiedziałem, jak zareagujesz. Ja też tu gram trochę w ciemno. Nie chcę tego spierdolić. Jezus, nawet nie wiesz, jak bardzo wiem, o czym mówisz. Mi to wygląda na taki plan minimum. Na razie wszystko idzie dobrze. Bo dotąd nic nie mówiłam. Chodzi o to, że ja zwykle najpierw robię, a potem myślę. Zauważyłem. No wiem. Tylko, że impulsy są mi potrzebne. Bo kiedy robię coś spontanicznie, czuję, że jestem w tym szczera. A z tobą... Wolę być ostrożna. To dlaczego ze mną najpierw nie zrobiłaś, czemu ze mną jest inaczej? Czemu ze mną jest inaczej? Bo tym razem naprawdę mi zależy. I boję się, że z czymś głupio wyskoczę i zostanę na lodzie. A wolałabym, żebyś był blisko. Chociaż jako przyjaciel. Kurwa. Czad. Spokój. Spokój. Chwila, moment. Dobra. Następnym razem idź za impulsem. Okej. W każdym razie... Jakby co... Ostrzegałam. Dobra. Wracajmy do pozostałych. Let's fucking go! Kurwa, aż muszę wykraftować sobie, kurwa, coś, bo powiem wam... Trzeba wykorzystać tą energię, kurwa. Na coś. Muszę gdzieś przekierować tą energię, kurwa. Dobra, czekajcie. Jest, crafting. Ty, czekajcie, bo ja bym chciał jakiś inkalator, kurde, albo ulepszenie. Może muszę ulepszyć jednoręczną pałkę, czat. To jest to, co potrzebuję. Kurde, wydawało mi się, że jestem w stanie wytworzyć jakiś, kurde, granat albo coś. Ale to widzę, że chyba schemat potrzebny jest w takim razie. Dobra. A jakbym zobaczył w ekwipunek i tutaj mamy jakiś granat EMP. 24, granat pole rażenia, dobra, granat EMP, granat dymny. Błyskowo-hukowy, granat zapalający, granat odłamkowy. No dobra, no to jest obrażenie fizyczne. Dobra, no i zostawmy sobie to, a tu mam inhalatory. Dobra, let's go. Dobra, czy pindol był robiony na maksa? No tak, dokładnie. Monitorujecie jakoś ten konwój? Tak. Karol co jakiś czas sprawdza ich łącze komunikacyjne. Tak. Na razie wszystko zgodnie z planem. Czy szczepy może mieć wzarcie? No właśnie, kurde, czat. Najgorzej, trzeba to jakoś rozchodzić. To jest najgorsze, trzeba. Próbowaliście kiedyś robić siku w tak niezręcznej sytuacji? Najgorzej, bo to trzeba pod muszle włożyć. A, nie polecam nikomu. Najgorzej, kurde. Najgorzej, jak wstajecie rano i musicie iść do kibla, ale musicie przejść przez cały dom, żeby nikt nie zauważył, nie? I musisz tam, kurde... tam chować, kurde... ninja. Jeez, kur. Pana. Oni już te tu obozowisko zrobili. Jeez. Siądź wreszcie na dupie, co? Członku. Wszystko mamy ogarnięte. Konwój już do nas jedzie. Ale klimacik zajebisty, no.
bo ja mam cudowny. No to teraz czekamy. Patrzę na tą, jaką scenę fajną wykreowali tutaj. Miasto w tle, banery, ognicho, ładne oświetlenie, gra muzyczka. Panikujesz, jakbyś była pierwszą osobą, która postawiła się Solowi. Daj spokój, nie pocieszaj mnie. To był ktoś, kogo znam? Znałaś. Skorpion. Wrócił z wojny nabuzowany, z nowymi pomysłami. Ponawiązywał tam mnóstwo kontaktów. I próbował przekonać Sola, że musimy się połączyć ze Snake Nation. Że tak będziemy silniejsi. Nigdy mi o tym nie mówił. I co na to Sol? Opierdolił go z góry na dół za to, że chciał mieszać w rodzinie. I przez rok nie wziął go na żadną akcję. No dzięki. Mówiłaś, że nie chcesz, żeby cię pocieszać. To jest dobre, kurde. Czad, pijemy. Mało mówić o wojnie. Mało mówić o wojnie. A co tu gadać? Pakowali cię w pancera w środkowym Meksyku i wysyłali przed siebie. Przez tygodnie słyszysz tylko gadanie pokładowej SI i pijesz Lugol jak pojebany. Bo wszystko jest napromieniowane. Płyn Lugola, no. Na samą myśl o siedzeniu w tej nagrzanej trumnie dostaję wysypki na dupie. Lugol ponoć dużo nie dawał, tak swoją drogą. Ale mimo to nie możecie się doczekać, aż zamkniecie się w basilisku, co? To co innego. Zupełnie co innego. Sam zobaczysz, jak do niego wsiądziesz. Napijmy się piwa, kurde. Weterani Alde Caldos, dobra, walnijmy za nasze. Wypijmy za Skorpiona. I cyk, harnasia. Za Skorpiona. Fajnie jest to zrobione, kurczę, i naprawdę. Jackiego. I za Jackie. O Jezu, jaka ona. No nie wyszłam, szat. Za Jackiego, kurde. Za Jackiego. Dobra, jeszcze piznę jednego piweczka. Jeszcze jednego harnasia zerujemy. Ja. Klimacik jest mocny. Bardzo zacząłem takie małe elementy. No, widać, że ktoś tu usiadł i pomyślał o tym, że ta scena będzie wyglądać fajnie. Doceniam takie elementy, mimo że one nie są potrzebne, ale to jest dobrze zrobione. Bardzo mi się podoba ambient. Nie zawsze to jest zrobione dobrze, uwierzcie mi. Jest trzaskające ognicho, oświetlenie, miasto w tle, gra muzyczka, postacie se chillują. Spróbuję się trochę zdrzemnąć. Ktoś to wyreżyserował, nie? To jest przemyślane, to mi się podoba naprawdę. Oho. Okej. Okay. Jest sporo czasu do przejazdu konwoju. Czad. Obuś mnie. Obuś mnie, jakby coś się działo. Wi. Zastaniesz tam? Nie, chyba nie będziemy tutaj, nie? Chłodno się zrobiło. Nieprawda. Ale to miłe. Let's go! Dało się. Idziemy spać. Oho, mina zrzedła. Ja idę spać. Na razie tu przy tobie posiedzę. Popatrzę na gwiazdy. Znasz się na tym? Jakie macie też atlasy nieba w tej waszej bibliotece? Pewnie. Tam jest wielki wóz. A widzisz tę małą gwiazdkę migającą po prawej? Co? No. Nie? To znaczy, że trzeba mu wymienić stworzeń wahacza. A, jebany stworzeń wahacza, wiadomo. Dobrze, że dwumasa nie wyjebała. Dobranoc, Wi. Pa, pa. Szczelka pod głowicą, kurwa, i kaplica. A mówili, jak czerwone, to olej. I olała. Okej. Okay. Jadą. Wszyscy gotowi? Let's go! Wi, jedziemy! Wake the fuck up! Ale dym, kurde, dopiero wstałem. Kurde, a propos wstawania, kurde, z namiotem, czat.
Kiedy śpisz w namiocie, a wychodzisz z namiotu, a namiot nadal z tobą. Gdzie śniadanko, no właśnie. No tam parę samochodów w ogóle pododawali, w ogóle zmienili trochę system tego tych aut, kupowania aut i tak dalej. No właśnie, nie umyłem niczego, kurde. Ale muzyka tworzy ten napięcie, co nie? Rozpędź ją! Let's go, Ural Kombinat! Jeden z wagonów to przyspieszy. Wi, nie ma na co czekać! Rozwal sprzęt tego wagonu! Wow. Zbliżamy się, ale wciąż za wolno! Wi, strzelaj w ten cholerny sprzęt! No strzelam, panam! Otoczcie ich, jak tylko dostaną od dzieci! Drony! Ale głośno, co? Wysiadło wspomaganie. O, jest, moi drodzy. Militech. Dobra, ciężarówki to wasze, chłop. Rusz do PKD. O kurwa, Bela. Militech. Pośpieszcie się. Kurde, mój karabin wcześniej robił taką miazgę, a teraz jest jakiś taki wimp. Dobra. Uwaga. No nie trafiłem w banie, serio? Dostał. Zajebistą snajper mam tutaj. Uuu, ty, ale oni mocni, kurwa. Ale mocny. Dobra. Kurde, strzelaj tutaj. Dostał, krytyczny w plecy. Dobra. AI nadal nie na najwyższym poziomie, że tak to ujmę, ale... I jeszcze jeden strzał, pyk, dobrze. To jest ten słynny militech. Patrzcie, co się dzieje. Uuu, ciach. Gdzie on odjeżdża? Unika walki. Unika walki, patrz stary, co teraz robię. O! Wszystko zgodnie z planem, szefowo. Let's go, militech rozjechany. Dobra. Moja broń jest słaba? Serio? Nie no, powinno być okej. Mi się wydaje. Mamy to? Mamy to chyba, nie? Wsiadamy teraz do naszego, kurde, autka. Let's go. Możemy spadać. Gotowy. No, wydaje mi się, że oni tam przebalansowali w ogóle te bronie i teraz... te moje broń nie są aż tak mocne, jak były wcześniej. No, po... No, jak jedziesz, kurde? Dobra akcja, kurde, ale coś czuję, że będzie dym z tego powodu, nie? Gdyśmy wzięli te ciężarówki, ale coś... Udało się! Ale coś czuję, że to nie będzie takie... No pewnie, mówiłam ci! Nie wiem, żeby tak militech rozwaliliśmy, kurde, taki ważny konwój. Coś mi się nie wydaje, zaraz jakaś AV-ka tutaj wleci. Jak tam, Fi, dobrze się bawiłeś? Pewnie. Ciesz się, że nie będziesz musiał poskręcać z nami tego złomu. Dla Mitcha i Teddy'ego prawdziwa zabawa dopiero się zaczyna. Oho. Panam, panam, kur, panam. Jezu, jak wy jeździcie, kurde. Jeszcze chyba, kurde, w chipsach znaleźli prawo jazdy. Nieźle. Dużo się zmienił, 2-0, tak, tak, ja to odczuwam, zdecydowanie. Dobra, tam nie wjeżdżają z tej góry. Okej, straciłam połączenie z kanałem Militechu. Zorientowali się, że ktoś jeszcze słucha i zmienili kody. Jak dla mnie, w samą porę. Jezu, oni tu to wygląda jak, kurde, jak wyścigi tutaj na autostradzie, a dwa, kurde, dwóch ukraińskich ciężarówek, nie? Sakra, albo jak u Gucia, kurde, jak gra w Euro Truck Simulator. Jezu, one jadą jedną w drugą w sobie.
A mogę pominąć podróż, no właśnie, nie wiem. Dobra. Dobra. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Jak chcesz, to ja z nim pogadam. Nie, dzięki, sama to załatwię. Coś czuję, że będzie przejebana miała, nie? Będzie dym. Panamy, jak coś, to tego, nie? Jakby... Oho, idzie stary. Panam, ja będę cię asekurował. Zaczyna się. Dwie ciężarówki Militechu. Będzie dym. Co to jest? To, co widzisz. Basilisk. Widzę dwie ciężarówki z wielkim logo Militechu. Kurwa, Panam, widać je stąd na mile. Myślisz, że mało mamy kłopotów? Rafeni mogą zaatakować w każdej chwili. A teraz jeszcze pieprzony Militech? Zamknij się! Zamknij się w końcu, kurwa! Kurwa! Chcesz już się zawsze wysługiwać korporacjom? Proszę bardzo! W takim razie zostawmy sobie Basiliska jego pamiątkę po tym, kim kiedyś byli Aldecaldos. Albo wiesz co? Może następnym razem, jak ktoś nas zaatakuje, będziemy mieli się jak bronić! Jak tylko skończę z biotechniką, zwołuję zebranie rodziny w twojej sprawie. Do tego czasu nie chcę tu widzieć tych ciężarówek. A co z Basiliskiem? Możemy go poskładać? Rób co chcesz. A teraz zejdź mi z oczu. Oho, chyba zostań wyjebana. Bob, Mitch, przestawcie ciężarówki na tyły obozu. Musimy je rozładować. Dobra, a co potem chcesz z nimi zrobić? Mam na to pomysł. Oh, shit. Mocne masz płuca. Dzięki. Ostatnio odstawiłam taki numer, jak miałam 10 lat. Jesus. No i patrz, to dalej działa. Wszystko okej? Wszystko okej? Jasne. Ale bardziej podobała mi się ta część z porywaniem ciężarówek. Ale łagodna teraz. Jeśli będziesz mnie potrzebować, daj znak i przyjadę. Vi, na pewno będę cię potrzebować. Więc spodziewaj się telefonu. Będę czekać. Trzymaj się. Cyberpunk, moi drodzy, nie zawodzi. Oni już to zabrali. Czy ja mogę podpierdolić ten samochodzik tutaj stąd? Kurde, nie mogę, myślałem. A już myślałem, kurczę. Zajebiste. Bardzo fajna misja. Pozdrawiam Nexus Live. Do zobaczenia. Cześć.